Mamy do obliczenia taką całkę. Tym razem będzie to całka oznaczona od 0 do 1 z funkcji x kwadrat razy 2 do potęgi x do trzeciej po dx. No, wygląda to ciekawie. Tutaj mam x kwadrat razy funkcję wykładniczą. No i funkcję wykładniczą to my bardzo lubimy, ją się łatwo różniczkuje i całkuje, ale wtedy, kiedy mamy podstawę e. Dlaczego? No wiemy, że jak mamy podstawę e, to weźmy sobie na przykład funkcję e do t. Pochodna takiej funkcji to jest e do t po prostu. Jak chcemy scałkować e do t po dt, to jest specjalnie wziąłem t, żeby nam się z x nie myliło, to jest to e do t plus jakaś stała c. No dobrze, ale teraz mamy funkcję o innej podstawie niż e. Niektórzy może pamiętają wzór na pochodną i całkę z funkcji wykładniczej przy innej podstawie. No jak ktoś nie pamięta, to można zawsze się poratować w ten sposób, żeby przedstawić dwójkę jako potęgę e. No właśnie, czyli napisać, że 2 to jest e do jakiejś potęgi. Ale e do jakiej potęgi to ma być? No do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby dostać 2? No na to pytanie odpowiada funkcja logarytm. Logarytm przy podstawie e, czyli logarytm naturalny. Logarytm naturalny z 2 to jest taki wykładnik, do jakiego trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać e. Czyli jak e podniosę do tego wykładnika, no to dostanę 2. Wprost z definicji logarytmu. No dobrze, no i teraz mogę to podnieść obie strony tutaj do x do trzeciej. Czyli tutaj dopisać x do trzeciej. No i tutaj mogę skorzystać z własności potęgowania. Jak mam coś do potęgi, jeszcze do potęgi, no to te wykładniki, te potęgi mogę pomnożyć. Czyli napisać, że to jest e do potęgi logarytm naturalny z 2, a x do trzeciej się przez to pomnoży i napiszę to z przodu. Żeby wiadomo było, że to nie jest pod logarytmem. Czyli mam x do trzeciej razy logarytm naturalny z 2. No i to jest równe temu wyrażeniu. No więc tutaj mi się troszkę zmieni. Mogę zamiast 2 do x do trzeciej napisać to, ale też przy okazji jeszcze jedną rzecz tutaj zrobię. Mamy całkę oznaczoną. Będziemy zamieniać tutaj zaraz zmienne, więc może najpierw zajmiemy się całką nieoznaczoną. Obliczymy sobie całkę nieoznaczoną, czyli znajdziemy funkcję pierwotną do tej naszej funkcji, a potem weźmiemy ją w odpowiednich granicach i w ten sposób obliczymy całkę oznaczoną. No dobrze, czyli najpierw sobie całkę nieoznaczoną obliczymy dla uproszczenia. No i teraz to może po prostu skopiuję, żeby nie przepisywać. Skopiujemy i wkleimy. Zamiast 2 do x do trzeciej mamy coś takiego. No i tutaj jeszcze oczywiście dx. No i mamy teraz taką całkę do obliczenia. Już zdradziłem, że będę chciał tutaj przez podstawienie to obliczyć, tylko zastanówmy się, co tutaj warto podstawić. No, zauważmy, że ten wykładnik to jest x do trzeciej razy jakaś stała. A czemu jest równa pochodna funkcji x do trzeciej? No to będzie 3 razy x kwadrat. No i jeszcze razy logarytm z 2. No a tutaj występuje ten x kwadrat. Co prawda nie występuje ta stała 3 razy logarytm z 2, ale to akurat nie ma większego znaczenia, dlatego że stałą to zawsze można podzielić, pomnożyć i ona tutaj jakoś da się sztucznie wyprodukować. Ale najważniejsze, że mamy tutaj to x kwadrat. X kwadrat, które jest proporcjonalne do pochodnej tego wykładnika. Czyli widać, że tutaj można zrobić to podstawienie i to się uprości. To znaczy takie podstawienie u równa się x do trzeciej razy logarytm naturalny z 2. Tutaj znacznie nam uprości obliczanie tej całki, dlatego że z różniczkowania tego wyjdzie ten x kwadrat, tu razem z tym dx-em nam się zbierze do du. Jak to się stanie? No właśnie tak, skoro u to jest tyle, jeżeli sobie tak przyjmiemy, no to czemu jest równa pochodna du po dx? Ta pochodna jest równa, tak jak mówiłem, 3x kwadrat razy logarytm naturalny z 2. Czy rzeczywiście jest x kwadrat razy jakaś stała? Może ja tę stałą teraz trochę jeszcze tutaj uproszczę. Napiszę, że to jest tak. To jest x kwadrat, może nie, może w innej kolejności. Napiszemy, że to jest 3 razy logarytm naturalny z 2 razy x kwadrat. To czemu to będzie równe? To jest to samo, co logarytm naturalny z 2 do trzeciej, no bo ten wykładnik tutaj mogę wciągnąć pod logarytm, razy x kwadrat, czyli to jest logarytm naturalny z 8 razy x kwadrat. Czyli inaczej mówiąc, du jest równe logarytm naturalny z 8 razy x kwadrat dx. To jest to samo, tylko zapisane w takiej notacji różniczkowej. No i teraz widzimy, co tutaj trzeba zrobić. No widzimy, że dx tutaj mamy, ten
x kwadrat też tutaj mamy. Nie mamy tylko tej stałej. No ale tak jak mówiłem, tę stałą to łatwo jest tutaj sobie wyprodukować. Mianowicie napiszemy tak, że to jest całka. To mogę sobie jeszcze raz tutaj wkleić, bo mam to akurat w pamięci, bo napiszę teraz w innej kolejności. Całka z tego razy, i teraz napiszę ten logarytm naturalny z 8. Logarytm naturalny z 8, x kwadrat dx. No i to tutaj występowało, to występowało góry, a nie było tego logarytm naturalny z 8. Więc żeby to się zgadzało, to muszę podzielić. Napiszę to przed całką, odwrotność tej stałej. 1 przez logarytm naturalny z 8. No i oczywiście to się skróci z tym i dostajemy to wyrażenie, które było, czyli tutaj nie oszukałem. Mamy znowu wyrażenie, które jest równe temu, które jest tutaj u góry. No właśnie, ale teraz co tutaj widzimy? No widzimy, że to jest moje du. Z kolei tutaj ten wykładnik to jest po prostu u, bo to jest właśnie to nasze podstawienie, od którego tutaj zacząłem, które odgadłem, jak powinno wyglądać. Czyli widzimy, że ta całka rzeczywiście nam się tutaj bardzo istotnie upraszcza. Mamy całkę z funkcji e do u, z funkcji e do u po du. No i to już jest bardzo łatwo obliczyć, no bo od tego tutaj zacząłem, że całka z e do czegoś to jest po prostu e do czegoś. Czyli to będzie po prostu e do u. No i tutaj jak całkujemy, znajdujemy funkcję pierwotną, no to możemy zawsze dodać jakąś dowolną stałą c. No i mamy funkcję pierwotną, ale ona na razie jest wyrażona w zmiennej u. Teraz chcielibyśmy wrócić do zmiennej x. Czyli napiszemy, że to jest 1 przez logarytm naturalny z 8 razy e, a u to co to było? U to było x do trzeciej razy logarytm naturalny z 2. Dodać dowolna stała. No ale to wiemy, że to jest po prostu 2 do x. To jest tutaj napisane, 2 do x do trzeciej. Czyli, że to jest 1 przez logarytm naturalny z 8 razy 2 do x do trzeciej plus dowolna stała c. I to jest nasza funkcja pierwotna. Ale my chcieliśmy obliczyć całkę oznaczoną, więc teraz może ja to skopiuję, bo nam się to już nie mieści na jednym ekranie. I teraz chcemy tę całkę obliczyć oznaczoną. I wiemy, jaka jest funkcja pierwotna. Czyli piszemy tak, że to się równa, no ta funkcja pierwotna tu jest napisana, ta stała c jest nieistotna, dlatego że ona przy liczeniu całki oznaczonej się po prostu uprości, odejmie się, raz będzie z plusem, raz z minusem. Tutaj mamy całkę od 0 do 1, czyli w granicach od 0 do 1 to wyrażenie. Czyli mamy 1 przez logarytm naturalny z 8. No i teraz ile to jest 2 do 1 do trzeciej? 1 do trzeciej to jest 1, 2 do pierwszej to jest 2. Odjąć w dolnej granicy 1 przez logarytm naturalny z 8 razy 2 do zerowej, czyli razy 1. No i jak mamy 2 razy ta stała 1 przez logarytm z 8, odjąć 1 raz ta stała 1 przez logarytm z 8, to jest po prostu 1 przez logarytm naturalny z 8. No i to jest wynik. Taka jest wartość tej całki oznaczonej, którą mieliśmy tutaj obliczyć. No i widzimy, że to było możliwe dzięki temu, że wykonaliśmy pewne sprytne podstawienie. Dokonaliśmy sprytnej zamiany zmiennych i obliczyliśmy tę całkę oznaczoną.